Witam Was serdecznie na filmie, na którym chcę przedstawić sposób rozwiązania przykładowego zestawu egzaminacyjnego dla Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Zestaw się nazywa jako grupa D, egzamin D, niektórzy mają ten plik nazwany. I jak do niego podejść, jak go rozwiązać? Na początek trzeba przeczytać po prostu wskazówki osoby, która przygotowała ten egzamin. Zaznaczam, że ja nie jestem oczywiście autorem tego zestawu, jestem autorem rozwiązania przykładowego tego egzaminu. Trzeba przeczytać szczegóły tego zadania. Napisane jest, że są to dane dotyczące kwartalnego zysku i wszystkie dane są przeliczone na 1000 zł. I w zadaniu pierwszym mamy zapisać hipotezę modelowo dla poniższego oszacowania, czyli dla tego zbudowanego modelu, oraz wskazać zmienne istotnie wpływające na zmienną objaśnianą. Odpowiedź uzasadnić, czyli po prostu chyba zrobić test, tak bym to zrozumiała. Jeśli chodzi o zapis hipotezy modelowej, musimy wymienić, że dla zmiennej zysk mamy zbudowany model, gdzie te wszystkie zmienne, które są po lewej stronie, nam go miały budować. Czyli piszemy każdą alfę, alfa 0, 1, 2, 3, aż do alfa 16, a przy każdej alfie stoi zmienna, która jest wymieniona w powyższym modelu po lewej stronie, pierwsza kolumna, i dopisujemy symbole t i t minus 1. Te dwa elementy wskazują nam na to, że to jest produkcja bieżąca i produkcja z okresu wcześniejszego. Więc te wszystkie zmienne należy wymienić. Wymienić oczywiście je w sposób dodawanie, addytywny, i zapisać kolejne alfy. Alfa 0 aż do alfa 16. Jeżeli mamy wymienić, które zmienne faktycznie istotnie wpływają na objaśnianą, to należy wymienić na początek hipotezę zerową, jako że nie wszystkie zmienne trwale wpływają na objaśnianą, a w alternatywnej, że jednak te zmienne mogą istotnie wpływać na objaśnianą, a parametry są różne od zera. Wymieniając dane dotyczące parametrów strukturalnych, mamy wymienić tylko te zmienne, które trwale wpływają na Y. A więc w tym momencie, czyli u nas na zysk, wymieniamy te zmienne, które mają dla kolumny wartość P 2 lub 3 gwiazdki. Oczywiście w ogóle nie biorę pod uwagę elementu konstans jako wyrazu stałego, bo to nie jest zmienna, to jest element stały. A więc tam, gdzie są 2 lub 3 gwiazdki, czyli wartość P jest niższa lub równa do 5%, czyli mniejsze bądź równe 5%, wymieniam zmienną, prawdopodobnie, jak tu nie mylę, materiały. Wymieniam również zmienną reklama, sezonowość na pierwszy, jak i na trzeci kwartał. W tym momencie te zmienne wystarczy wymienić i wpisać, jakie one mają wartości P, i zaznaczyć, że są mniejsze od 5%. Co oznacza ten zapis 3,39E minus 13? Oznacza to tyle, że to jest 3,39 razy 10 do minus 13. A więc w zapisie matematycznym takim poprawnym oznacza to tyle, że to jest razy 10 do minus 13. Czyli ta pierwsza trójka, która tutaj się pojawia, ona jest dopiero na 13 miejscu za zerem i liczba generalnie jest bliska zeru. Wówczas musimy wypisać szablonową interpretację, że ponieważ te wartości dla tych czynników są mniejsze od 5%, to na pewno odrzucamy hipotezy zerowe na rzecz alternatywnych, czyli odrzucam to, że hipotezy tutaj, że alfa 0 jest równe 0, na rzecz alfa 1 jest, alfa i któreś tam jest równe 0, na rzecz tego, że jednak te parametry są istotne i matematycznie różne od zera. Czyli nie jest za dobrze, bym powiedziała w ten sposób, bo nie wszystkie zmienne, które zostały wymienione w tym modelu, trwale wpływają na objaśnianą. Ale nie to akurat nas interesuje w tym zadaniu, tylko wymienić te zmienne istotne. W zadaniu drugim musimy bazować na tak zwanym korelogramie. Musimy zweryfikować losowość procesu resztowego w oparciu o korelogram, gdzie zaznaczone jest, że n równa się 42. Wówczas patrzymy tylko wyłącznie na kolumnę czwartą oznaczoną PACF, czyli autokorelacja cząstkowa. Będziemy patrzeć, która z tych wartości jest jakby granicznie zbyt wysoka, a taka wysoka wartość to taka, która ma 2 lub 3 gwiazdki
przy wartości PACF dla któregoś tam konkretnego opóźnienia. I raz w hipotezie zerowej zapisujemy, że rho s jest równe 0, raz w zaprzeczeniu, że rho s jest jednak różne od 0. Żeby stwierdzić, czy brak autokorelacji z rzędu S, czy może któraś z autokorelacji rzędu S jest statystycznie istotna, co oczywiście jest negatywnym zjawiskiem, porównujemy każdą z wartości PACF do wartości krytycznej, którą mamy tutaj wymienioną. I piszemy w ten sposób. Ponieważ u nas każda z tych wartości jest ok, mówiąc prosto, czyli jest niższa co do wartości bezwzględnej od wartości krytycznej, to z maksymalnym prawdopodobieństwem 5%, czyli poziomu, do którego porównujemy, nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej na rzecz alternatywnej. Czyli po prostu, żeby odrzucić hipotezę zerową, nie można. Czyli nieistotna jest autokorelacja rzędu S i reszty są losowe. Czyli to jest dobry wynik. Gdy teraz analizujemy zadanie trzecie, jest napisane, proszę zweryfikować istotność współczynnika determinacji R kwadrat, to widzimy, że on tutaj w trzecim wierszu ma wysoki wynik od 0,980809 i taki wynik jest dla nas bardzo pozytywny, bo to jest w ilu procentach Y został wyjaśniony przez X, mówiąc bardzo prosto, a więc jeżeli to zamienimy na procent, to jest niemal 100%, więc to jest bardzo wysoki udział. Ale żeby się upewnić tak w sposób matematyczny, czy ten współczynnik determinacji jest istotny, czyli tak wysoki na ile, na tyle, żeby powiedzmy mówić o pozytywnym jego wpływie na jakość modelu, my w tym momencie musimy przeprowadzić test statystyczny, test F, gdzie raz zapisujemy H0, że R kwadrat generalnie jest równy 0, a potem w alternatywie, że tylko może być większy od 0, bo to po prostu jest udział procentowy, tylko może być dodatni. Z kolejnego czwartego wiersza dowiadujemy się, że wartość P dla tego testu F, który dotyczy istotności współczynnika R kwadrat, wynosi 3,02 razy 10 do minus 23. W tym zapisie excelowskim to jest E minus 23, a poprawnie piszemy tak, jak tutaj mamy zaznaczone, czyli jest to liczba niska i na pewno ona jest niższa od 5%. Wówczas możemy powiedzieć, że odrzucamy hipotezę zerową na rzecz alternatywnej, czyli cały współczynnik determinacji R kwadrat jest istotny statystycznie, czyli dobrze. Gdy teraz analizujemy zadanie czwarte, to w tym momencie przeprowadzamy podobny test do tego korelogramu, ale badamy tylko występowanie autokorelacji reszt rzędu pierwszego, która jest dość prawdopodobna w większości modeli. I teraz tak. W tym teście Quinoyla raz zakładam, że brak autokorelacji rzędu pierwszego z tym symbolem ρ, taki balonik, a w hipotezie alternatywnej zakładam, że jednak jest istotna autokorelacja rzędu pierwszego i ten współczynnik jest różny od zera, czyli ileś tam wynosi. Żeby się dowiedzieć, czy jednak hipoteza zerowa, a może alternatywna, muszę porównać z tego zadania trzeciego, bo tak jest napisane, że w oparciu o dane do zadania trzeciego badam, czy wartość autokorelacji rzędu pierwszego, czyli ρ1, czyli to jest wers szósty, 0,144, ten wynik, czy on jest większy, czy też mniejszy od wartości krytycznej. W tym momencie ten wynik jest na pewno mniejszy od wartości krytycznej, która tutaj zawsze wynosi 1,96 przez pierwiastek z liczby obserwacji, a u nas ona wynosi 42, czyli policzmy 42 pierwiastek, ten wynik Ctrl-C i liczę 1,96 przez ten wynik i wychodzi nam ten wyniczek do trzech miejsc po przecinku i na pewno tutaj ta statystyka tego i tej autokorelacji na pewno jest mniejsza od krytycznej, czyli powiemy, że nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, czyli składnik losowy nie posiada autokorelacji rzędu pierwszego istotnej. W zadaniu piątym mamy do przeprowadzenia kilka testów, chyba będzie ich około 6 czy 7. W każdym z nich mamy dokonać jakiejś oceny jakości tego modelu, a to zbadać na przykład, czy wariancja resztowa jest zmienna, a to czy parametry modelu, te alfy są stabilne, nie zmieniają się, czy może postać jest liniowa, czy może składnik losowy ma rozkład normalny,
czy specyfikacja jest poprawna, a może efekt arch nie występuje, czy zależność może jest znowu liniowa, ale w innej wariancie tego testu. W każdym z tych testów, które tutaj mam wymienione na tym screenie, a pochodzącym od osoby, która wykonała ten zestaw przykładowy, mamy zapisany zawsze test, jak się nazywa, jak wygląda hipoteza zerowa i jaka jest wartość P w tym teście. W tym momencie mamy już większość informacji, która jest nam potrzebna do wykonania każdego z tych testów. Każdy test w tym momencie posiada nazwę, hipotezę zerową bierzemy z treści tego screena, a hipoteza alternatywna stanowi w większości przypadków proste zaprzeczenie hipotezy zerowej. A więc w tym momencie, jeżeli nie występuje heteroskedastyczność reszt, to w zaprzeczeniu, że ona występuje. Jeżeli badamy brak zmian w parametrach, w zaprzeczeniu piszemy, występują te zmiany w parametrach. Jedynie dla testu na kwadraty, na liniowość na kwadraty i na testy na logarytmy też na nieliniowość, przepraszam, raz zapisujemy, że zależność jest liniowa, ale w zaprzeczeniu nie piszemy, że jest nieliniowa, tylko dokładnie wielomianowa w przypadku na kwadraty, a w przypadku na logarytmy zapisujemy, że jednak jest alternatywnie potęgowa. Teraz tak, w każdym przypadku porównujemy, czy wartość P jest mniejsza, czy też większa od 5%. Jeżeli jest większa od 5%, to powiemy, że nie istnieją podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej i tą hipotezę zerową interpretujemy. W zadaniu szóstym musimy w tym momencie podać ocenę parametru strukturalnego przy zmiennej reklama podkreśnik D. Przy zmiennej reklama D wartość oszacowanego parametru strukturalnego odczytujemy z drugiej kolumny podpisanej jako współczynnik i ona wynosi wartość tego oszacowanego parametru strukturalnego minus 0,609. Ten wyniczek, który mamy tutaj sobie podany, przepisujemy. Tak, tak jak tu widać. I zawsze interpretujemy jakikolwiek parametr strukturalny, oszacowany oczywiście, jako jak wzrośnie x o jednostkę, to jak zareaguje y. A więc w przypadku, gdy analizujemy wpływ reklamy na zysk, mówimy, że wzrost wydatków reklamowych o 1000 zł, czyli o jedną jednostkę, bo taką posiada właśnie ta zmienna, następuje spadek zysku, bo wynik tutaj jest na minusie, przeciętnie o ten wynik w jego jednostce, czyli w 1000 złotych, oczywiście przy bardzo dobrym założeniu pozostałych czynników niezmienionych. Gdy w zadaniu siódmym, które tutaj mamy krótko rozpisane, mamy podać interpretację R kwadrat, SE i VE, musimy bazować na danych do zadania trzeciego. Zadanie trzecie, które mamy tutaj dobra. W tym momencie ja sobie przeklejam i widać, że współczynnik determinacji jest w trzecim wierszu, wystarczy go zinterpretować, ale błąd standardowy reszt, czyli ile przeciętnie wynosi taka reszta z modelu, a ona wynosi 7,571, czy to jest dużo, czy mało, to ten wynik należy podzielić, tą przeciętną resztę, przez średnią arytmetyczną zmiennej zależnej, która jest w pierwszym wierszu. Gdy jedno błąd standardowy podzielimy przez tą średnią i pomnożymy razy 100, mamy wynik zapisany w procent. A więc w tym momencie powiemy, że całkowita ta zmienność całkowita zmienność zysku w przedsiębiorstwie została wyjaśniona aż w 98,08%, a cała pozostała część ma charakter losowy. Piszemy standardowe, formułkowe interpretacje, żeby jak najbardziej wiadomo zaliczyć. Gdy teraz mamy zinterpretować SE, czyli standardowy błąd modelu, SE, to w tym momencie piszemy formułowo, że rzeczywisty zysk różni się od wartości teoretycznych wyznaczonych na podstawie modelu o 7 po przecinku, co faktycznie stanowi 6 po przecinku procent średniego poziomu zysku w przedsiębiorstwie. Tak zapisana interpretacja jest jak najbardziej poprawna. Jeżeli jesteście z innej uczelni niż WSB Toruń Bydgoszcz, jak najbardziej możecie mieć ciut inną interpretację, ale sens powinien pozostać ten sam. Więc się tym nie
przyjmujcie. Jeżeli teraz to oczywiście można usunąć, dochodzimy do zadania 9, tak, 8, to w tym momencie mamy do zinterpretowania amplitudy, czy amplitudę sezonowości, czyli mamy 4 wskaźniki sezonowości kwartalnej, które zostały oszacowane, znamy ich wartości i trzeba je zinterpretować zgodnie ze stałą zasadą. A więc w tym momencie interpretujemy w ten sposób, że jeżeli na któryś tam wskaźnik na dany kwartał jest dodatni, powiemy, że następuje wzrost zysku w danym kwartale co roku w porównaniu do średniej. Gdyby jednak tutaj wynik był na minusie, jak w przypadku drugiego kwartału, powiemy, że zysk w tym momencie w drugim kwartale jednak jest niższy co roku od średniej kwartalnej. I tak dalej, czyli wartość na plusie świadczy o wyższej wartości, wartość na minusie o spadku w porównaniu do średniej. Dlatego mamy taką, a nie inną interpretację. W pierwszym kwartale zysk w przedsiębiorstwie był wyższy, czy jest wyższy od średniego zysku przeciętnie o ten wynik, który został podany w tysiącach złotych, bo taka była jednostka. W drugim kwartale był jednak niższy, no bo był na minusie, o tyle a tyle od średniego zysku. W trzecim kwartale znowu był niższy od średniego zysku, a w czwartym był wyższy o podany wynik, bo znowu wynik był na plusie. Gdy dochodzimy do ostatniego zadania, jakim jest ocena trafności prognoz za pomocą błędów ex post, to w tym momencie musimy policzyć dosłownie błędy ex post. Czyli co to jest? Błędy ex post liczą dosłownie fizyczną różnicę między zaobserwowanym w rzeczywistości zyskiem, a tym, który wygenerował nam program program Gretel na podstawie modelu. A więc faktycznie liczymy różnicę między rzeczywistym zyskiem a prognozą, co podano tutaj w tej kolumnie dla poszczególnych kwartałów, a potem wynik tej różnicy, która faktycznie wyszła, dzielimy jeszcze raz w porównaniu do zysku rzeczywistego. Dlaczego? Żeby się dowiedzieć, czy w porównaniu do tego, co faktycznie miało zajść, czy to jest dużo, czy to jest mało. Jak widzimy, tutaj ten wynik i te dwa są na pewno niskie. Niskie to znaczy do 5%. Wówczas możemy powiedzieć, że na pierwszy i drugi kwartał te błędy ex post, które otrzymaliśmy, są mniejsze niż graniczna S, czyli 5% równa, a tak ad hoc odgórnie, to te prognozy na te kwartały są na pewno trafione. Gdyby jednak brać pod uwagę pozostałe dwa kwartały 2013 roku, to powiemy, że te błędy na pewno są większe od 5%, a to powoduje to, że oceniamy te prognozy jako nietrafione. Ja kończę omawianie tego zestawu egzaminacyjnego. Był on przygotowany przez osoby prowadzące ćwiczenia, wykłady na Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i w Bydgoszczy. Jest to mój przykładowy sposób rozwiązania. Jeżeli potrzebujecie się ze mną skontaktować, możecie pisać na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Możecie też skorzystać ze strony internetowej, jak i z pozostałych filmów, które tutaj na YouTubie umieszczam. Jest oczywiście drugi zestaw egzaminacyjny oznaczony jako zły zestaw albo grupa D. Jeżeli potrzebujecie się kontaktować, jak najbardziej możecie. Udostępniajcie ten film znajomym, umieszczajcie na forach. Mam nadzieję, że okazał się dla Was pomocny. I jeżeli potrzebujecie, kontaktujcie się. Pozdrawiam.